kolejny druk. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na 2013 rok, zmiany planów rozchodów oraz zmian w planach wydatków w dziale 700, 710, 821. Projekt prezydenta miasta Krakowa. Druk numer 1471. Pierwsze czytanie. Referuje pani dyrektor Okarmus. Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie 1 000 000 zł. Jest to związane z mniejszymi niż pierwotnie planowano ilościami umów zawieranych na opracowanie z zakresu zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzoną analizą w Wydziale Architektury i Urbanistyki oraz zmianą przepisów prawnych i koniecznością przesunięcia terminów płatności dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Kolejna zmiana to jest zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 7,5 miliona złotych. Jest to po analizie wykonania spłat rat kredytów w walutach obcych. I następnie zwiększenie kwoty 8,5 miliona złotych na zadanie 7 milionów na zadanie bieżące eksploatacja zasobów miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK na zobowiązania z tytułu zaliczek eksploatacyjnych na media oraz na zaliczek remontowych dla wspólnot mieszkaniowych oraz 1,5 miliona złotych na bieżącą działalność domów pomocy społecznej. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wpłynął wniosek o wprowadzenie do drugiego czytania w trybie nagłym. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowań, a ja określam termin wprowadzenia poprawek, autopoprawek na 15:20. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 15:30. To dotyczy również poprzedniego druku numer 470.